Cześć, siemanko, Strusztonu gadzi w tym kolejnym odcinku FIFA 17 i w tym odcinku będziemy grać Leopoldem z Legią Warszawą. I oczywiście w niedzielę był Legia Warszawa, nie, Leopoldem z Legią Warszawą. Oczywiście przegrali 2-1 i kurczę, powiem wam, masakrycznie. Oby teraz właśnie tym FIFA wygrać. No i właśnie co, zatem pozdrawiam Bartka, Szymona, Marcina, Sebę, Radia, Mikołaja, Bemasa, Kuby, Mamonko, Kubę, Klimka, Fifola, Filipa, Filipa Czarnieckiego, Czarka, Dominika Grabowskiego, mają klasę, drugą C, trzecia A, trzecia B, trzecia C i właśnie, i w sumie możemy zaczynać, oczywiście, tam pisaliście, że mam trochę wyraźnie mówić. No i właśnie dzięki za te suby, o kurde, które mam. Ale brama. Nie fało. I właśnie które mam te suby i właśnie mam 95 suby. Co? Bardzo wam to dziękuję, które poprosimy. O, dobra jest. Sorry za tym. Dobra. Aha, dobra. Czekaj, no i właśnie. Dzięki za te suby. Oczywiście. O kurde. Oczywiście. Oczywiście. Ogólnie było bardzo dużo blogów. Chyba tam farming chyba był 4 dni temu i właśnie i właśnie było bardzo dużo blogów i właśnie wam się spodobało. Właśnie wam się bardzo spodobało, moim zdaniem ze bardzo dobre. Kurde. Co on zrobił? Wziął tą kartkę do jego. No i właśnie by tam dużo blogu było. Nie mają zdaje bardzo dobrze chyba. Ale to będzie bardzo ciężki mecz. Mecz! Właśnie, no ja mówiłem, że będzie bardzo dużo blogu. Wziął ta karteczka. Ja... Masakra. No i właśnie mamy. No, oj, sorry. I właśnie było tam, był farm chyba 4 dni temu. I właśnie wam się to bardzo spodobało. I właśnie te blogi. Dobra, te blogi, ale teraz blogi będą. Farmingi oczywiście. Aha, boże, 600. I właśnie. No, mówiłem, że będzie sporo farminga. No i właśnie tam i właśnie tych trochę też będzie. Kurde, trochę skupić się nie mogę. Teraz tak za bardzo nie będę mówił i właśnie jedziemy. Lecimy z kontrą. Goo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 
Zarąbiście. Ale dobitka od bramkarza. Bramkarz spuścił i wypuścił piłkę. Oby właśnie teraz to utrzymać. No. Kurwa. I kit. Idziemy z kontrolą. Aj, za mocno. Ale właśnie tam były
4 dni temu było farminga i właśnie trochę blogów i moim zdaniem, że wam się spodobały te blogi i właśnie byłem na Motor Show. Jak ktoś był, to bardzo się. Jak ktoś to bardzo wam to dzięki. Oj! Ładnie, Lech Poznań. No i właśnie co? Byłem na Motor Show, tam było chyba 87 wyświetleń, jakoś tak. I właśnie wam to się spodobało i bardzo się z tego miejsca się cieszę, że było chyba 88 wyświetleń. Fan, no fan. Ej, jak to podać się wam? Ale idziemy. No ja! Ja pierdykę. Taś. No i właśnie może mi się samo się wyłączyć, bo mam już jak to powiedzieć, że mamy już 6 minutek i właśnie mam bardzo mało pamięci i właśnie GOL! Ja pierdyka koło słupeczka, proszę państwa, to proszę proszę obejrzeć. 30 minuta. Patrzcie na to. Kurde, koło słupeczka. O, patrzcie. Jo. Fajnie nawet, 2-0 jest tak. Mówię, za spokojem. Wszystko i byłem na Motor Show w niedzielę i właśnie tam było chyba 8 łapeczek w górę. I właśnie trochę coś jest. I właśnie dzięki za to wszystko, co robiliście za mną. GOL! Ale super zarąbok. Co on bez jaj, serio? Sparony jest śmieszny, kurna, to mógł być 3-0, nie? Hamalajnen. Fan, żółta karteczka. No, oczywiście, że żółta karteczka do Lecha Belgii Warszawy, które nie lubię. Aj. Który chyba nikt nie lubi Legii Warszawej. Ładnie. Nasz? No i właśnie. No ktoś tu. Aj. Aj. Zagapiłem się, sorry. Właśnie dzisiaj gra Barcelona. Kur. Uboga strzałka. Mamy już 10 minut. I właśnie kupuję kamerkę GoPro po świętach. I jak to z to blogi będą? Pewnie będą blogi. No kurna dziot. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony Kurw. ustalonego gracza. Zapieczone. Dobra.
Kisten gram bo mam 10 minutek. Jak cię wyłączy, to bardzo mi przykro. Sorry za to, ale nie moja wina. Aj, dobry. Kurde, obronił to. Pierwsza. Ja serio, żółta kartka masakryczna. Pawłowski, dawaj pozwól. Pawłowski. Koniec pierwszej połowy. Jest 2-0 i Lepoze wygrywa. Bardzo dobrze. Moja możliwość, zobaczę, są statystyki. Zmiana oczywiście będzie. Hamalany chyba schodzi za tego. Kurde, na tu rzut tej karteczki trochę jest. A tak bywam. Za kogo? Bałam za tego. A starcy zmian, dawa, gramy już szybko. Idziemy z kątą. Co on zrobi? Dalej. Idziemy z kontrą. Gol! 3-0, 50. minutka. I 3-0, Lech Poznań wygrywa z Legią Warszawą, którzy są idiotami. Ale no i właśnie wygrywamy, bardzo się cieszę. Oj, brameczka ładna, kosóweczka. No i właśnie. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Ryzykownie, musi uważać na Gol? No czerwoną nie. kartkę. Dobra. Mamy podwójną zmianę. Do komu tu podać? Aha. Aj, brakowało! Brakowało do bramki strzelić. Aj. Cofać. Dobry bramkarz, Boric! Serio, fał, gdzie był, ja pie... Aj! No i właśnie... Mamy 3-0 i właśnie... Pięknie odebrał we wspaniałym stylu.
Trzeba pokazać, kto tu rządzi. Legia rozpoczyna. Psz, co on kurwa zrobił? No i będzie zmiana. Tomasz Siedłowiec. I właśnie, i FIFA była tydzień temu. Mam jest 15 minut, tak jest godzina. Mam 68 minutę. No. Mamy 60, już 70 minutę, szybko zaleci. O Boże! Tak ja. Ja jestem załamany. Ale 3-0, aby to wytrzymać. Tą presję. Oj. I dobra, dobra, idziemy. Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Czy najpierw weszło? No. Dwa razy może w tym dobra, idziemy. Z kontrą. Dobra, lecimy. Czyste, udane wejście. Romak. I znowu jest przy piłce. Ten chłopak dzisiaj gra jak natchniony. To jest jego mecz. No i właśnie idziemy. Albo nawet będzie całe. O Boże, gdzie on to podał? Tomasz Jedłowiec. Fatalne podanie, no i strata. Takie ryzykowne zagranie gracza, który ma na koncie żółtą kartkę. Aj, złapał. Niedobrze. Tak rzuca tak za bardzo, nie umiem. Ale wyraźnie zrezygnowani gracze tej drużyny wysoko przegrywają w tym meczu. Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Dobry. Szansa! Gol! 3-0! Ale poza nareszcie, 90 minuta, 3-0. Nareszcie. Patrzcie na tę bramkę. 3-0.